My, uczniowie szkoły podstawowej, z oddziałami integracyjnymi numer 342, imienia Jana Marcina Szancera w Warszawie, uroczyście ślubujemy. Sławić imię szkoły w Polsce i na świecie. Sławić imię szkoły w Polsce i na świecie. Pielęgnować i wzbogacać jej tradycje. Pielęgnować i wzbogacać jej tradycje. Śpieszyć z pomocą chorym i potrzebującym. Śpieszyć z pomocą chorym i potrzebującym. Mieć serce dla każdego człowieka. Mieć serce dla każdego człowieka. Odpowiedzialnie i rzetelnie wykonywać swoje obowiązki. Przekazuję Wam sztandar, symbol szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi numer 342 imienia Jana Marcina Szancera w Warszawie. Otoczcie go opieką i godnie reprezentujcie naszą szkołę. Kolejne czerwcowe przedpołudnie zamyka jakiś etap w życiu uczniów i otwiera inne, nowe. Zamyka czas wysiłku, mobilizacji i szkolnych obowiązków, a otwiera czas beztroski i pogodne dni, bez myślenia o sprawdzianach, kartkówkach, o lekturach. Drodzy szóstoklasiści, was to właściwie nic w tym roku nie zaskoczyło, bo wszystko znane. Znacie nauczycieli, wiecie, czego się spodziewać na poszczególnych przedmiotach, czego wymagają, ale też wiecie już kiedy, jak się uczyć, żeby zostało trochę czasu na jakieś zajęcia pozalekcyjne, albo choćby po to, żeby spotkać się z kolegami czy koleżankami na podwórku. Za to dla siódmoklasistów był to wcale niełatwy rok, bo było trochę nowości i zmian. Nowe przedmioty nauczania, więcej lekcji, drugi obowiązkowy język obcy, nowi nauczyciele na nowych przedmiotach, więcej pewnie kartkówek, pewnie więcej sprawdzianów. Dla większości z was też zmiana kolegów w klasie. No i pewnie więcej zadań domowych, przygotowania się do lekcji. Dużo tych zmian, ale daliście radę. Tego Wam gratuluję. Ten rok jest wyjątkowy również dla ósmoklasistów, ponieważ żegnają się dziś z nami jako pierwszy rocznik absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. To jest pierwszy taki moment w historii naszej szkoły, więc dla nas bardzo ważny. Drodzy ósmoklasiści, na naszych oczach zmieniacie się nie tylko fizycznie, ale rozwijają się wasze możliwości, ambicje, ukierunkowują i stabilizują zainteresowania, zmienia się motywacja. Uświadamiacie sobie, że wasze wybory i działania będą miały znaczenie w przyszłości. Zaczynacie dostrzegać przed sobą swoją dalszą drogę, na której trzeba określić swój kierunek. Próbujemy Wam w tym pomóc, na przykład poprzez doradztwo zawodowe, pomagają Wam Wasi rodzice, ale najwięcej od Was zależy. Poznawanie okruchów wiedzy i poszerzanie jej horyzontów podczas dalszej edukacji otrzymuje absolwentka Aleksandra Mierzyjewska, uczennica klasy 8S. Naukowe w roku szkolnym 2018-2019 otrzymują uczniowie Jędrzej Jakub Matuszewski oraz Jakub Mikołaj Paśnikowski.
widzę Jakub Pasikowski. Za wzorową postawę, otwarte serce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz potrzebujących otrzymuje uczennica klasy 8D Natalia Mazurek. Spotkaliśmy się dzisiaj wspólnie w tym miejscu, aby zakończyć rok szkolny 2018-2019. Moim odczuciem rokiem był bardzo udany. Wszyscy przez 10 miesięcy ciężko pracowaliśmy, dlatego możemy teraz spokojnie odpocząć i nabrać sił na kolejne wyzwania czekające po wakacjach. Thank you.
drodzy uczniowie. Niniejszy rok szkolny 2018-2019 ogłaszam za zamknięty. Thank you.